Witajcie, drodzy widzowie. Przedstawiam wam mecz 1/8 rewanżowej 1/8 Ligi Mistrzów na 6 marca. Wybaczcie, że nie nagrałem go wczoraj, ale już mi się po prostu, powiem szczerze, byłem tak zmęczony, że mi się nie chciało. Ale dzisiaj zamiast tego nagram wam 3 mecze. Pierwszy, jak powiedziałem, 6 marca, 1/8 rewanżowa Paris Saint-Germain kontra Real Madrid. Następne mecze to będą na 7 marca już Manchester City i Basel rewanżowy, Tottenham i Juventus. Także bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Coś się muli, ale nie wiem czemu. O, dobra, wybierzmy czarne koszulki, bo nie wiem, jakie będę w meczu. Wiem, że Paris Saint-Germain zagrają w to pewno tradycyjny, ale po stronie Realu nie wiem niestety, jakie będą koszulki, więc wybierzmy te. I traktujcie to jako luźny prognostyk meczu, bo w realnym może się dużo wydarzyć, że tak powiem. Proszę was, nie hejtujcie, jeżeli was proszę, to tylko o nie hejtowanie mnie. A myślę, że luźny taki prognostyk przyjmiecie bardzo. Po prostu chcę wam go pokazać, jakbym ja to widział. Spanty Prens, witają państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Niemal 50 tysięcy widzów oczekuje na rozpoczęcie tego wielkiego meczu. Dobre przejęcie, brawo. Dobro, Carpej! Piękna indywidualna akcja. Wykorzystał błąd obrońcy, urwał się mu i wykorzystał sytuację. Fantastyczny pokaz umiejętności i kapitalne wykończenie. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. W drugiej minucie odnotowujemy pierwszego gola w tym meczu. Przypomnijmy, że w tym meczu na pewno nie zagra Neymar, bo był kontuzjowany podczas ligowego spotkania z Olympique Marseille. To tak. Jest kontuzjowany, nie wiem, zagrał od 6 do 8 tygodni. Na jego miejsce wstawiłem Draxlera. Marco Beratti. Maria. Dograł w pole karne. Radio! Szkoda, niecelny ten strzał, ale główkował naprawdę nieźle. No i nici z bramki następnym razem muszą być dokładniejsi. No chociaż to środkowanie było udane. Strzelec zmarnował sytuację, posłając piłkę obok słupka. Nie wiem, czy źle ocenił kąt, może przecenił swoje możliwości. Casemiro. Ronaldo. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Cristiano Ronaldo! Podanie, no i strata. No i zostanie interesująco zapowiada się ta akcja. Strzela! Świetnie, brawa dla bramkarza. Jeszcze nie koniec, jeszcze musi się bronić Paris Saint-Germain. Rzut rożny dla rywali. Dobre, dalekie wybicie. Uderzenie w stronę bramki. Pewnie wyłapuje piłkę bramkarz. Marquinhos. Gareth Bale. Dobrze, biega na wolne pole. Casemiro! Gol! Mamy bramkę! Co za emocje!
popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. No, 2-0. Ofensywna gra popłaca. Marco Verratti. Ależ akcja! Rabiot! Wspaniale obronił! Świetnie wyłapał tę piłkę! Rabiot. Marco Verratti. Cristiano Ronaldo. Może stąd strzelać! Gol! Tak jest! Wspaniała postawa zawodników. Widać też tę radość kibiców na trybunach. I jeszcze jedna bramka. Powiększają przewagę. No, to już jest ewidentna różnica klasy. Powoli zaczynam zastanawiać się, jakie mogą być maksymalne rozmiary porażki przeciwników. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Dani Alves. Luka Modric. Próbuje zabrać piłkę rywalowi Thiago Silva. Będzie wrzucał tu dla Realu Madryt. Tak, tę bramkę warto pokazać jeszcze raz. Obrońcy muszą przeanalizować sobie tę sytuację i wyciągnąć wnioski. Neymar. Przepraszam, ale... Ja go zmieniłem. Trener pewno Odzyskali piłkę w środku pola. Przepraszam, bo taki błąd. To pewno trener go wstawił. Dobrze zablokował. Piękna interwencja. Powiedzmy, że Neymar tu jest zdrowy, bo ten trener nie słucha moich. Marco Verratti. Jest skontuzjowany, wiem o tym, wybaczcie, ale to nie ja, tylko to gra tak zrobiła. Także jedynie to mogę nazwać obronę powiedzieć, to jest po prostu to, że to jest drużyna przeciwna, przejmuje piłkę. To tak powiem. Neymar. No mówię, to jest wina gry. To, że on to gra tutaj, to on by musiał wywołać kontuzję, że powiedzmy... Akcja skrzydłem. Powiedzmy, że to jest alternatywa. Toni Kroos. Luka Modric. Nie jest ja. Ja nawet nie mam piłkę przy nodze. Dobre, ofensywne dzięki. Szansa! Wspaniale! Cristiano Ronaldo! Ponownie wpisał się na listę strzelców. On ma prawdziwy instynkt strzelecki. Potrafi się znaleźć w każdej sytuacji. Wiecie co? Wyszli dzisiaj formą. To już drugie trafienie. Może obejrzymy hat-tricka w jego wykonaniu. Dwa zespoły dzieli przepaść. Nie, chodzi o poziom gry. Powiedzmy, że to jest po prostu wina gry. Nie moja. Żeby nie było. Drodzy widzowie, wybaczcie. Pięknie odebrałem. Czyli tak, Oskara trzeba zmienić. Bo zipie chłopak już na ostatnich siłach. Myślę, że Vasquez go zmieni. Kanale to jeszcze pogra. I myślę, że to na razie daje tyle, jeśli chodzi o zmiany. Oskar po prostu już ma wyczerpane tak siły, że do zera. Zenef uznał, że pora na zmiany. A rezerwowy na pewno da z siebie wszystko. Wow,
Ładnie odbiera piłkę przeciwnikom. Ala. Modlić. Prowadzenie 4 do 0. Jednostronny spektakl w tej pierwszej połowie. Nie w pierwszej połowie jeden zespół zdecydowanie dominował na murach. To prawda, gra toczyła się wyraźnie pod dyktando jednej strony. Jeśli trener czegoś nie zmieni w przerwie. Nie wiem, jak to. Trener Realu dokonuje zmiany. Mam nadzieję, że druga połowa, która właśnie się rozpoczęła, nie będzie tak jednostronna jak pierwsza. Wybiega na pozycję. Jest szansa, jest bramka. Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. To się nazywa dobra zmiana. Lepiej wszedł na murawę, a już posłał piłkę do bramki. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Nie wiem, jak on... Co to by się wziął Neymar, ale... Cavani? Na to nie ma wpływu, wybaczcie. Naprawdę, jeszcze raz przepraszam moich widzów. Na to nie ma wpływu. No, udało się uwolnić spod opieki. Ma dobrą okazję do strzału. A Luka, bramka, Real Madrid. To jego druga już dzisiaj bramka. Czy postara się o trzecią, żeby zabrać do domu piłkę meczową? Bramkarz nie przytrzymał piłki, a strzelec zachował się dobrze i nie zmarnował okazji do dowiki. Takim bramka fartem. No dobrze, nie będę już czekał tej gry. Wybaczcie, to jest fajna gierka, ale czasami zaskakuje, więc sami widzieliście. To nie było, ja nie miałem na to wpływu. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, że... Dobra okazja do oddania strzału. Obrońcy po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Jedni są dobrzy w ataku. Dobrze zrobiłem, zachowując te zmiany. Jest lewy środkowy pomocnik, tam Kovacicia. Kroos i Bel jeszcze dadzą randę. Casemiro, no w sumie Casemiro to już wymienimy. Nice, kosze jeden, Isco, Osens. Isco, dobra, dajmy mu szansę. I dziękuję bardzo. Tak, drodzy, zwany Kobrogi i zapowiada się na powrót. Neymar. No, no właśnie. W składzie przygotują się zmiany. Dobra, nie przypomnijmy się już tego. No brawo, gdzie jeszcze wyjście z może nie ma gola. No to jest trzecia bramka. Hat-trick jest dzisiaj w fenomenalnej formie. Fantastyczny wyczyn. Pod kątem, jak to wpadło. A jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Jest dziś w formie, jest w gazie. Zobaczmy, co będzie dalej. Na boisku pojawi się dwóch nowych zawodników. No, nie mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala. Jak to wpadło. Sędzia pokazuje, że mogą grać dalej. Dobra. Zresztą to zatrzymała, nie? Nie, chciałem grać uchwałem. To nie było. Daniel Alves. Gareth Bale.
Czeka nas zmiana zawodników. Zawodnik już poderwał się z ławki rezerwowej. Rabiot. Szczerze mówiąc, mogliby zmienić. Dani Alves. Wiecie kogo. Nie będzie bramki. Bramkarz łapie piłkę. Taki bezbłędny, to do mnie powie, no wie, po odbiorze może i tak, ale po faulu, ja nie grałem po faulu. No, może nie było. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. No, no, no. Cavani! Inną bramkę niestety nie za bardzo jest się z tego cieszyć, bo wciąż przegrywają wysoko. Dobra. Wspaniała akcja. Powiedzmy, że tak prezencji dostali. Piękna bramka, która padła po wspaniałym dośrodkowaniu. Centra pierwsza klasa. Tak precyzyjnie dograć z takiej odległości, to trzeba umieć. Co za głup. Trzeci gol! Cristiano Ronaldo w tym meczu. Hat-trick Portugalczyka. A gol za gol. Fantastyczna postawa od momentu wejścia na murawę. No i proszę, hat-trick. Niesamowity występ dzisiaj tego piłkarza. To się nieczęsto zdarza, ale rzeczywiście mamy tu teatr jednego aktora, przynajmniej w tej chwili. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. Isco. Dobrze i przejął. Lucas Vázquez. Czyste zagranie, przejmuje piłkę. Czysto było, nie było. Wybiega na pozycję. Jest okazja, jest bramka. Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Ależ to było niesamowite uderzenie. Bez zastanowienia huknął z powietrza. To wymaga wspaniałej techniki. Gdyby bramkarz zdołał złapać piłkę albo wybić ją, ale tym razem się nie udało i mamy bramkę. Jeśli nic nie zmienią w swojej grze, to będziemy mieli tutaj ogromną katastrofę. Możecie zdecydować się na strzał. Jest go! Trybuny szaleją, proszę Państwa! Co za emocje! Obrona popełniła błąd, który skwapliwie wykorzystał. Co tu dużo mówić, świetna indywidualna akcja. Pokazał pełnię swoich możliwości i nie dał żadnych szans bramkarzowi. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. No strzela! Tak, tak, proszę Państwa, jest gol! Ale co się teraz dzieje? No i mamy parzystą strzelanek. Strzelanek rzadko wędrował w okolice pola karnego rywali, ale tym razem dobrze się stało, że tak zrobił. Częściej chyba powinien dorobić, bo przynosi to konkretne korzyści zespołowi. Świetna akcja w wykonaniu tego zawodnika. Nie dał szans ani obrońcom, ani bramkarzowi. Ten bardzo chodzi o poziom gry. Dajmy to jest, nie, to jest po prostu, a nie, dobra, dajmy. Ależ fatalne podanie, piłka praktycznie dobra. Trafiła w przeciwnika. Powiedzmy, że ta gra ma swoje zdanie, według niej Neymar jest zdrowy, a jest zdrowy. Ale wspaniale! Look
Lucas Vázquez! Oj, chciałem przewrotkę, ale nie wyszło. Rabiot. Marco Verratti. Wybaczcie, drodzy widzowie, za moje gadulstwo, za moje narzekanie. Co z tego to nie ja. Łatwo, łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę. Testa interwencja, dobry odbiór i są na połowie rywala. I co? No i Cristiano Ronaldo. Lucas Vázquez. Nie to, żebym grał na czas, nie? Dobra, jeszcze raz strzał. Bramka Real Madrid. Dajmy już 13, żeby nie było 20. Nie będę mógł mieć 20. Jak to było? To czasami potwierdza wszystko, co do tej pory widzieliśmy. Wybaczcie jeszcze raz, że to widzę. Dziś może być tylko jeden. Nie da się ukryć. Byliśmy świadkami pełnego profesjonalizmu i naprawdę i patrzcie, samo okienko. Prowadzą pewnie, ale dla nich liczy się gra do samego końca i podwyższają jeszcze w doliczonym czasie gry. W tej chwili zapowiada się na pogrom. Dziękuję za uwagę, to by było w tym meczu na tyle. Jeszcze raz powtarzam, co złego to nie ja. Areko 265, do usłyszenia za chwilę. Cześć!